Pod moim filmikiem zawierającym wystąpienie m, związkowca z DPS-u um, dostałam taki komentarz. I to jest, ważne. to jest ważne, bo to dotyczy, to jest często stawiany zarzut nie tylko y, pracownikom DPS-ów, ale pielęgniarkom, nauczycielom, um, kasierkom w sklepie. Wszędzie tam, gdzie w dużej skali świadczy się jakieś usługi. No, i tu się pojawia pytanie, które, które zawsze warto sobie postawić. Czy mamy przestrzeń do tego, żeby zwiększać wymagania odnośnie jakości świadczonej pracy wtedy, kiedy osobom pracującym płacimy za mało, każemy im pracować ponad siły? Um, bo ja uważam, że nie. I to chyba się nigdy nie wydarza. To znaczy, jest tu y, takie zawarte małe kłamstwo, że jak będziesz lepiej pracować, to wtedy lepiej ci będą płacić, co nigdzie nie działa. Tak naprawdę, jak lepiej pracujemy, bardziej pracujemy, to tak naprawdę jedyne na co możemy liczyć, to premia od czasu do czasu i to, że wymagania i normy pracy się nam zwiększą i wzrosną. I nic z tego więcej nie ma. To jest szczególnie ważne w usługach takich jak na przykład, ym, właśnie bycie opiekunką, opiekunem w DPS-ie, w ogóle w takich usługach pielęgnacyjnych, bo to jest bardzo ciężka praca. Yy, ona jest ciężka fizycznie, ona jest ciężka psychicznie, yy, a ci ludzie, te osoby, yy, które pracują często, tak jak opowiadał ten pan w poprzednim yy, filmie, pracują ponad siły, jest ich zbyt mało, są przeciążeni obowiązkami, do tego dochodzą właśnie emocje i takie zmęczenie psychiczne, bo to nie jest łatwy temat zajmowanie się osobami chorymi, potrzebującymi opieki. To wcale nie jest łączka kwiatki i aniołki. Osoby, które kiedykolwiek miały z tym styczność, wiedzą o co chodzi. No i tu potrzeba trochę miejsca dla pracowników, na to, żeby się zregenerowały, żeby zadbały o swój dobrostan, tak? Żeby tę pracę, bardzo ważną, bardzo potrzebną społecznie, mogły jak najlepiej wykonywać i jak najdłużej. Um, ale do tego potrzebne jest zwrócenie im no, godności przez, przez poprawienie ich warunków pracy. W inny sposób się tego nie osiągnie.